Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do recenzji bardzo ciekawego urządzenia do 500 zł, czyli Motorola Moto i. Standardowo zaczniemy sobie od tej najmniej przyjemnej rzeczy. Ekran IPS LCD 4,5 cala, 540x960 pikseli, to około 250 pikseli na cal, więc nie ma tragedii, ale też nie jest jakoś rewelacyjne. Gorilla Glass 3 z przodu, specjalna powłoka, która powinna zapobiegać powstawaniem odcisków palców. W tej specyfikacji w wersji LTE mamy Snapdragona 410 o taktowaniu 1,2 GHz. W zestawie 1 GB pamięci RAM, 8 GB wbudowanych i możliwość rozszerzenia za pomocą microSD do 32 GB. Wersja LTE posiada Adreno 306 w tej mocniejszej specyfikacji, dodatkowo 5 megapikseli z tyłu, to jest ten aparat tutaj nieco tak zagnieżdżony, no i z przodu niestety aparat tylko VGA. Element, który zasila nasze urządzenie, to bateria o pojemności 2390 mAh. Mogę od razu Wam powiedzieć, że na początku ta bateria wytrzymała tak ponad 3 godzinki na ekranie. Ostatnia aktualizacja, która przyszła, troszkę chyba to usprawniła. Nie jesteśmy w stanie osiągnąć do 4 godzin. Myślę, że to jest dobry wynik przy takim cyklu mieszanym LTE, Wi-Fi, jak najbardziej przy tym urządzeniu, mając na uwadze oczywiście specyfikację, która nie jest jakoś specjalnie wymagająca. Przejdźmy sobie do tego może, co jest tutaj bardziej miłe ze strony Motorola, a mianowicie obudowa. To naprawdę wygląda bardzo fajnie, szczególnie jeśli chodzi o tą ramkę. Ona ma takie delikatne wypustki, po prostu taka karbowana, dzięki czemu będzie po prostu się lepiej trochę trzymała w dłoni. Ten przycisk Power również ma tutaj po prostu no, taki delikatny wzór. Wygląda to bardzo fajnie, wszystko jest spasowane w miarę ok, tu mi się do niczego nie przyczepił. Na dole mamy złącze do ładowania, microUSB 2.0, u góry złącze na słuchawki 3,5 mm. Z tyłu ten aparat 5 megapikseli, zaraz sobie do niego przejdziemy. Takie miejsce Motorola, miejsce gdzieś nie możemy ewentualnie też trzymać palet, jak rozmawiamy, zauważyłem, że czasami zdarza mi się po prostu go tutaj położyć. Jeśli chodzi o przód, mam ogromną ramkę niestety, to jest chyba jednak z największych wad tego urządzenia, biorąc pod uwagę obudowę. Niestety ona zabiera dużo miejsca, ten głośnik i kamerka i czujniki mogłyby się zdecydowanie na mniejszej powierzchni zmieścić. Boczne ramki nie są tragiczne, dół również. Przyznam szczerze, że są urządzenia, które mają grubsze ramki dolne i wygląda to naprawdę całkiem tutaj nieźle. Natomiast dziwna sprawa jest taka, że tak jak widzicie, jest specjalna tutaj wypustka, żeby sobie otworzyć czy zdjąć właściwie tą ramkę, tak jak Wam powiedziałem. Ja ani razu mi się nie udało tak w ten sposób zdjąć tej ramki. Za każdym razem muszę tą ramkę zdejmować przez port ładowania. No i tak to wygląda. Zdejmujemy sobie po prostu ramkę. I tutaj mamy miejsce po prostu na naszą microSIM, bo tutaj mamy microSIM oraz dodatkowo na microSD, więc tak to się prezentuje w tym przypadku. I jeżeli patrzymy na urządzenie w kontekście takim, czy ten czarny element będzie nam się jakoś specjalnie tutaj palcował, to niestety no tutaj tłuste odciski palców będziemy zostawiać na tym urządzeniu i musimy mieć tego świadomość, bo zobaczcie jak to wygląda. Niestety trzeba czyścić sobie ten telefon pod tym względem. Przejdźmy może już do tego, co faktycznie jest istotne i ciekawe, tutaj dodane od producenta. Po podniesieniu Moto X możemy zauważyć specjalny taki ekran, na którym widzimy powiadomienia. Jeżeli one się pojawią, tak jak wspominałem, możemy sobie do nich bezpośrednio przejść. Możemy odblokować telefon, no i mamy informacje o tym, co jest na pasku powiadomień, jak wygląda bateria i tak dalej. Więc jest to bardzo fajne. To się jakoś Moto Display nazywa, czy coś takiego. Jest to w ustawieniach Moto, przejdziemy sobie do tego później, więc wygląda to naprawdę fajnie. W łatwy sposób można sobie odblokować urządzenie jak najbardziej. Oczywiście możemy sobie zrobić to ręcznie, czyli za pomocą przycisku. W tym momencie jednak pojawia nam się od razu ekran blokady i na ekranie blokady mamy trzy możliwości: odblokować po prostu, przejść do telefonu albo uruchomić aparat i to właściwie tyle. Przejdźmy sobie do systemu, mamy tu właściwie czystego Androida 5.02, była już jedna aktualizacja, o której wspominałem, ona chyba trochę baterię poprawiła. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie mamy takich specjalnych elementów, jest oczywiście możliwość przejścia do Google Now bezpośrednio. Aplikacje dość standardowe, są chyba dwie od Motorola. Pasek powiadomień również bez szału, no, dość standardowy, tutaj bym się do niczego nie przyczepił. Jest kilka przełączników, przejście do ustawień i właściwie tyle. W samych ustawieniach nie ma zbyt dużo, tak jak wspomniałem, w wyświetlaczu mamy tylko ten Active Display, właściwie w dźwiękach przerwania, nic tutaj rewelacyjnego.
podział na powiadomienia samych aplikacji. Pamięć 4,98 dla nas, czyli resztę z 8 zabiera nam system. No, zainstalowałem większość, co potrzebowałem, 11,17 zostało. Pamiętajcie o kartach microSD. Właściwie w ustawieniach więcej nic nie ma tutaj takiego, o czym moglibyśmy się ewentualnie tutaj, że tak powiem, podniecać. Warto natomiast przejść do tych aplikacji, które mamy tutaj w samym urządzeniu. I te dwie aplikacje, które chciałem wyszczególnić, to pierwsza to jest Migrate i to jest fajne rozwiązanie, bo rzeczywiście możemy sobie przejść z innego urządzenia i nie tylko jeżeli chodzi o urządzenie z Androida czy właśnie z iOS-a, jest możliwość tej importowania i eksportowania ze starych telefonów po prostu danych, żeby zagnieździć się w nowej Motorola. To jest pierwsza rzecz. Druga aplikacja to aplikacja Moto i tutaj trzy takie elementy: asysta, akcje gestów i wyświetlacz, asysta. Asysta, no to właściwie dodajemy sobie różne takie, powiedzmy, elementy, jak na przykład spotkanie, sen. Możemy sobie to wszystko konfigurować i co ma się w danym momencie dziać. Tutaj możemy sobie dać spotkanie, że na przykład, nie wiem, milczy, albo żeby automatycznie odpowiadać, jeżeli jesteśmy na spotkaniu, więc jest taka możliwość. Możemy dodawać sobie poszczególne miejsca w zależności od tego, gdzie się będziemy znajdować, będzie nam się włączać taki element i to jest fajne. Akcja gestów. Tu niestety bieda, ale ta rzecz, która jest, to akurat jest bardzo fajne. Chodzi o podwójne obrócenie takim nadgarstkiem i wtedy włącza nam się bezpośrednio aparat. Zaraz sobie do tego wrócimy i omówimy sobie dokładnie tą rzecz. W każdym razie, no, jedyny gest, jaki posiadamy w Moto E, to właśnie akcja gestów i taki ruch nadgarstkiem. I ostatnia rzecz to wyświetlacz, to jest to ten Moto wyświetlacz. I to jest głównie tak, że jeżeli przyjdzie do nas jakieś powiadomienie, to my możemy decydować o tym, czy ono nam się pojawi zamiast tego elementu, który widzieliście wcześniej. Chwytamy sobie urządzenie i my decydujemy o tym, czy oprócz tego, jeżeli pojawi nam się jakieś powiadomienie, czy ono będzie widoczne tutaj. To my sobie o tym decydujemy i po prostu to jest od nas zależne i tu wybieramy sobie te aplikacje, które są dla nas istotne. Ja na przykład kalendarz mam, więc mi się z kalendarza rzeczy dzisiaj pojawiało od samego rana. I no, naprawdę fajna sprawa, fajnie to jest zorganizowane. Możemy sobie też tutaj ukryć pasek powiadomień i tak dalej. To właściwie tyle, jeśli chodzi o tą aplikację. Tutaj za dużo nie ma, właściwie w ustawieniach znajdziemy tylko jedną rzecz, żeby pozwolić na przykład Moto, żeby się uczyła jakichś naszych nawyków. Nie wiem, chyba chodzi o to, że kiedy idziemy spać, kiedy gdzieś tam jesteśmy na spotkaniach i wyciszamy telefon. Wydaje mi się, że to chodzi o takie elementy. Jeżeli myślicie o tym, żeby pograć sobie na Moto i właśnie w Real Racing czy jakieś tam inne wymagające gry, no to słuchajcie, skoro mamy Snapdragona 410 i w innym przypadku na innych urządzeniach, średniakach również to chodziło całkiem nieźle, a mamy tutaj no mniejszą rozdzielczość, czyli po prostu no mniej grafiki do obrobienia jest, to powinno również tutaj to działać bez problemu, więc nie musicie się o nic obawiać. No dobra, jak ze stronami internetowymi, czy Moto i sobie z nimi radzi, z tymi pełnymi? Generalnie jak najbardziej. Jeden jest inny troszkę problem, że ten ekran jest trochę taki pożółkły, pewno tego nie widzicie dobrze na kamerze. I druga sprawa, wydaje mi się, że troszkę jest zbyt mało jasny ten ekran. No, normalnie ekran w większości przypadków przy maksymalnej jasności po prostu aż bije od niego ta biel i to wszystko. Tutaj niestety tego nie ma. Z drugiej strony obraz przyciemnia się troszkę, ale nie widzę, żeby kolory się jakoś specjalnie tutaj zmieniały, więc wydaje mi się, że będzie to wyglądać wszystko tutaj całkiem nieźle. Odpalamy sobie oczywiście jeszcze jedną stronkę dość standardowo, żeby sprawdzić, jak one się renderują. W końcu to są jeden z tych bardziej wymagających stron i rzeczywiście no, ładuje się tutaj to wszystko no, dość ładnie. Działa, responsywne są te, no prawie tutaj, no, mieliśmy drobne opóźnienie, ale generalnie jak widzicie działa to całkiem nieźle. Przypominam, że dźwięk w Moto i jest w tym miejscu, więc musimy się przestraszyć, że dźwięk będzie dobiegał właśnie z tej górnej tylko części. Jakość dźwięku jest po prostu średnia, tutaj bym nad niczym się specjalnie nie rozwodził. Urządzenie gra głośno, ale tutaj oczywiście basu ani niczego takiego nie ma, ale wydaje mi się, że dźwięk jest w miarę czysty. Przejdźmy sobie w takim razie do aparatu. Wystarczy wykonać taki ruch. Przypominam, w przypadku przedniego aparatu zakończymy na tym, że nie trzeba być specjalnie brzydkim, żeby zdjęcie nie wyszło. Ten aparat jest naprawdę bardzo słaby, więc odpuściłbym sobie go w ogóle. Druga sprawa, ustawienia. Tryb HDR automatyczny, kontrola ostrości ekspozycji.
filmy 720 i mamy tutaj również podział, czyli możemy zrobić sobie zdjęcia 16:9, ale tylko 3,7 megapiksela i właściwie jeżeli chodzi o ustawienia, to mamy tyle. Od prawej przechodzimy sobie do zdjęć. Wszystkie zdjęcia, a tu się trochę zawsze to ładuje, wszystkie zdjęcia, które będziecie chcieli zobaczyć, są w pełnej jakości dostępne dla Was. Oczywiście u mnie na stronce, macie link w opisie, więc zapraszam bardzo serdecznie, ale wydaje mi się, że te zdjęcia są jak na 5 megapikseli całkiem niezłe i jakoś bym się tutaj specjalnie nie doczepił, troszkę nawet rozmazuję tło. Ten aparat jest taki podstawowy, taki zwykły i tylko pamiętajcie o tym, że jeżeli rzeczywiście chcecie robić zdjęcia i chcecie ostrzyć i włączycie sobie kontrolę ekspozycji, to pamiętajcie, żeby ten element przesuwać. Możemy sobie oczywiście tutaj jeszcze po wyostrzeniu jeszcze ściemnić albo podjaśnić troszkę to dość, ale to jest takie sztuczne, więc niestety ta jakość wtedy będzie dużo gorsza, ale pamiętajcie, że jeżeli chcecie gdzieś tam wyostrzyć, to przesuwacie sobie to i na takiej zasadzie to właściwie działa. Podsumowując, Moto i tak, to budżetowe urządzenie do 500 zł, ale wypada całkiem nieźle. To jest specyfikacja, która znajduje się często w urządzeniach za 800 zł. Mamy oczywiście gorszy ekran i on niestety jest słaby, bo słaba rozdzielczość, dodatkowo troszkę pożółkłe kolory, więc nie wypada to po prostu rewelacyjnie. Ale z drugiej strony natomiast specyfikacja jest nie najgorsza i w tej cenie wydaje mi się, że Moto i to jest jedna z ciekawszych propozycji tak naprawdę na rynku. Biorąc pod uwagę, że jest bardzo dobrze wykonana, jest naprawdę bardzo fajnie wykonana. W tym czarnym kolorze niestety troszkę nam się pasuje z tyłu, ale ta guma rzeczywiście nie widzę tu jakichś specjalnych otarć, przetarć. Ta ramka jest bardzo ładnie, tu wszystko spasowane, jakoś nie trzeszczy to urządzenie, jest takie gumowane, śmieszne troszkę. Przyznam szczerze, że zastanawiam się, czy czasem spośród Lumi 535, LG Leona, czy innych takich wynalazków, Moto i nie jest najlepszą propozycją. Dajcie znać, co wymyślicie, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć!